Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Departament Kadr i Szkolenia. Tajne. Tematem sprawy kryptonim Borsuk, której streszczenie podajemy, jest przebieg rozpracowania i ujęcia ukrywającego się od 1945 roku członka różnych, rozbitych przez Służbę Bezpieczeństwa band politycznych. Opryszek ten ukrywał się w województwie lubelskim, na terenie którego w przeszłym okresie problem bandytyzmu występował ze szczególną ostrością. Nie było powiatu, gdzie by nie działały mniejsze lub większe grupy zbrojne, prowadzące działalność terrorystyczno-bandycką, wymierzoną w członków partii oraz postępowych obywateli. Zestawiono pełny rejestr zbrodni Kiszki, za które Sąd Wojewódzki w Lublinie skazał go 25 lipca 1962 roku na dożywotnie więzienie, którą to karę po apelacji zmniejszono mu na 25 lat więzienia. Sprawa jednak nie kończy się na zasądzonych. Wiele osób, które uprawiały proceder bandycki w mniejszym lub większym powiązaniu z Kiszką, pozostaje nadal w rozpracowaniu agenturalnym.